W Krakowie ma powstać olbrzymie, gigantyczne Muzeum Obozu Koncentracyjnego KL Płaszów. Tak, to prawda, obóz w Oświęcimiu, w Auschwitz jest znacznie większy, ale to będzie obóz, muzeum obozu w samym centrum miasta i takiego drugiego muzeum nie znajdzie się chyba na świecie. W Europie na pewno nie. Oczywiście to będzie wpływało na percepcję, na odbiór miasta Krakowa na świecie. W obozie tym zginęło około 5000 osób, z czego pewna część Żydów. Niektórzy piszą, że znaczna część, że większa część. W każdym razie nie znalazłem jakichś dokładnych statystyk co do narodowości więźniów, którzy tutaj zginęli. I okoliczni mieszkańcy już protestują. Protestują i wskazują, że nie jest najlepszą metodą upamiętnienia tych ludzi, którzy tutaj zginęli w tak tragicznych okolicznościach, poprzez niszczenie przyrody. Oni chcą po prostu, żeby tutaj powstał Park Pamięci. Zresztą to miejsce jest już upamiętnione. Jest monumentalny pomnik profesora Cęckiewicza, jest szereg tablic informacyjnych, są pomniejsze pomniki, także to nie jest teren zapomniany. Niemniej jednak idea mieszkańców, żeby tutaj był Park Pamięci, nie spotyka się absolutnie ze zrozumieniem inicjatorów budowy tego muzeum. Uważają, że tutaj parku nie może być. I dla nich przejażdżka rowerem, czy że ktoś przebiegnie przez ten teren, czy pójdzie na spacer, to uważają, że to jest jakieś bluźnierstwo, świętokradztwo. No oczywiście można przyjąć tego typu rozumowanie. Niemniej jednak ten obóz miał 80 hektarów, a na pozostałych 40 hektarach życie kwitnie. Jest Lidl, jest stacja benzynowa, sprzedaje się benzynę, wódkę, są domy mieszkalne, organizuje się zabawy i zupełnie jakoś do tego nie mają pretensji projektodawcy tego muzeum. Mało tego, nawet dom komendanta obozu nie wzbudza ich zainteresowania, a dom komendanta obozu obecnie jest pięknie wyremontowany, jest własnością prywatną, gdzie znajdują się apartamenty mieszkalne. Warto tutaj przytoczyć słowa pani Marty Śmietany z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Pani Marta Śmietana jest bardzo zaangażowana właśnie w budowę tego Muzeum KL Płaszów. A jednocześnie przychodzi taka refleksja, jak to jest, że cały teren jest uświęcony, a jednocześnie na jednej części tego terenu będą nakładane bardzo surowe restrykcje, natomiast na drugiej części w zasadzie można robić, co się chce. I trudno jest powiedzieć w tej chwili, gdy patrzymy na ten teren, wskazać miejsce, gdzie rozrzucono prochy palonych ofiar. To w zasadzie nie ma znaczenia. To cały cmentarz. Bo rozrzucono wszędzie. Tak podają źródła. Wypowiedzi na temat skali tego obozu, liczby ofiar, liczby więźniów wydają się jakieś niespójne. Zresztą proszę posłuchać. To jest obóz koncentracyjny, który był na terenie Krakowa. Jedyny obóz koncentracyjny, w którym tak naprawdę zginęła większość mieszkańców Krakowa żydowskiego pochodzenia. W Krakowie żyło 64 tysiące Żydów. Więźniami byli Żydzi z getta krakowskiego, później więźniowie polscy. Przez obóz przeszło kilkadziesiąt tysięcy ludzi, zginęło. Przypuszcza się, że co najmniej 5 tysięcy w samym obozie. A więc to jest takie miejsce, no, gdzie ta 1/4, 1/5 mieszkańców została zabita, spalona. Jest projekt, który powstał wiele lat temu, który został protestowany przez środowiska rabiniczne. W tej chwili jest to już wszystko mniej więcej uzgodnione, także mam nadzieję, że to już ruszy. A tu mamy informację z portalu Polskiego Radia, gdzie podano takie liczby zaskakujące, że w obozie więziono 150 tysięcy osób, w tym 80 tysięcy osób zginęło.
to głównie byli Żydzi i Cyganie. Podobne informacje znalazłem też kiedyś na jednym z portali izraelskich. A tutaj bardzo ważna, znamienna wypowiedź dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Michała Niezabitowskiego. Kilka kilometrów od rynku głównego, znaczy w mieście, które budzi się do życia po okupacji, jak wszystkie miasta, pozostaje taki świadek czegoś niezwykłego. To wszystko zmierza do tego, że mówimy o takim miejscu, które jest wyrzutem dla miasta, bo to zdarzyło się naprawdę. Znaczy, co się zdarzyło naprawdę? To było miejsce kaźni. To znaczy, ono było miejscem kaźni, to znaczy, ono zawsze pozostanie już miejscem kaźni. Właśnie Żydzi przywożeni z getta w czasie likwidacji, zwłoki tych ofiar pochowane tam, to są Żydzi złapani na aryjskich papierach w Krakowie, aresztowani w różnych okolicznościach, zadenuncjowani przez Polaków na przykład. Jesteśmy tylko kilka kilometrów od rynku krakowskiego. Nieprzypadkowo ten obszar Niemcy wybrali na przyszły obóz pracy i obóz koncentracyjny. Na sporym obszarze, około 80 hektarów, umiejscowiono tu ponad 200 obiektów. I jeszcze małe postscriptum. Koszt budowy tego muzeum to około 50 milionów złotych. Co najmniej 50 milionów złotych. Zresztą już obecnie wydaje się miliony złotych na badania związane z projektem tego muzeum. Całość tych pieniędzy pochodzi ze środków centralnych oraz z budżetu miasta Krakowa.